wsparciu na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji. Aktualnie, bo od 31 października tego roku do 17 listopada będzie trwało właśnie nabór na takie poddziałania 831, wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji. Ja Państwu powiem, do kogo ono jest skierowane. Ale najpierw może, co ten projekt musi realizować. Więc te projekty składane w ramach konsum muszą realizować trzy cele. Cel tematyczny, priorytet inwestycyjny i cel szczegółowy. Cel tematyczny to jest oczywiście promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Priorytet inwestycyjny to jest praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym oczywiście innowacyjnych przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. A cel szczegółowy to jest zwiększenie liczby nowych i trwałych takich mikroprzedsiębiorstw w regionie Małopolski. Kto się może ubiegać w ramach tego projektu o dofinansowanie? Więc w ramach tego projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty, oczywiście z wyłączeniem osób fizycznych. Dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w formie na przykład doradczej, ewentualnie szkoleniowej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych. Natomiast skierowane to dofinansowanie jest ten projekt do przedsiębiorców, uczelni, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych. Tutaj nie może brać udziału jako wnioskodawca Urząd Pracy, ani jako realizator projektu, ani partnerem w realizacji takiego projektu. Grupą docelową tutaj, czyli taką ostateczną grupą, która będzie odbiorcami tego wsparcia, są osoby pozostające bez pracy. To są bezrobotne i biernie zawodowo osoby w wieku do 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Z tym, że nie mogą tutaj brać udziału oczywiście osoby, które są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w KRS-ie, czyli prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, z tym, że to dotyczy osób w okresie 12 miesięcy, które poprzedzają dzień przystąpienia do tego projektu. Czyli osoby, które zamknęły na przykład firmę, działalność gospodarczą 12 miesięcy wstecz, mogą do tego projektu przystąpić. Oczywiście te wszystkie osoby, które mogą być odbiorcami wsparcia, muszą należeć do jednej z poniższych grup. I tak, tutaj są jest sześć grup. Pierwsza to jest osoby powyżej 50 roku życia oczywiście, osoby długotrwałe, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety i ostatnia grupa, także bezrobotni mężczyźni w wieku 30 do 49 lat, którzy nie należą do żadnej z powyższych grup, ale którzy mają bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Przy czym oczywiście tu jest ograniczenie, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. I taka cenna uwaga tutaj, że ostatnia ta grupa, czyli bezrobotni w wieku 30 do 49 lat, mogą przystąpić do projektu, ale w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską takiej zmiany w RPO województwa małopolskiego w zakresie rozszerzenia grupy docelowej i dopiero od dnia wejścia w życie tej decyzji można dopiero składać tutaj, zakwalifikować taką osobę bezrobotną do w tym projekcie. Wnioskodawca, czyli osoba, która składa wniosek, oferuje uczestnikom projektu, czyli grantobiorcom, czyli ostatecznej grupie docelowej, kompleksowe wsparcie obejmujące szkolenie oczywiście, doradztwo, które przygotuje taką osobę do rozpoczęcia działalności gospodarczej i ten wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie wsparcia właśnie w formie szkolenia lub doradztwa. Niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia musi być przygotowany dla konkretnego uczestnika, czyli po zdiagnozowaniu konkretnych jego potrzeb. Każdy uczestnik tego programu z grupy docelowej, czyli ostatecznej,
Powinien otrzymać wsparcie szkoleniowe lub doradcze przygotowujące go do prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie. W ramach tego projektu oczywiście również jest dla grupy docelowej przewidziane przyznanie wsparcia finansowego, czyli dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotnej przeciętnego wynagrodzenia za pracę. I również tutaj są działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców, czyli tych uczestników projektu, którzy są w okresie rozwijania działalności gospodarczej, to jest do 12 miesięcy ten okres jest liczony. Tutaj to te działania mogą być jako wsparcie doradcze, szkoleniowe lub konsultacyjne. To jest brane jako wsparcie pomocowe. Wsparcia pomostowego tutaj w formie finansowej nie przewidziano. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w tym projekcie wynosi 85%, więc jest to jednoznaczne z tym, że wnioskodawca musi mieć wkład własny. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujący na dzień udzielenia wsparcia. Czyli nie na dzień składania wniosków, tylko na dzień otrzymania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydawanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że taki poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%. Ja dziękuję Państwu dzisiaj za udział w szkoleniu. Zapraszam na inne szkolenia. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.